Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry Postal 2. Panie i panowie, powiem wam szczerze tak. Naszła mnie trochę zmiana. Mianowicie, po głosowaniu, jako normalny obywatel, poszedłem, zagłosowałem. Coś się zmieniło we mnie, wiecie? Ja dzisiaj postanowiłem, że będę bardzo spokojny, że będę normalnym obywatelem i postaram się zrobić to, co mam zrobić w jak największym spokoju, w jak największym porządku. Wszystko będzie tak, jak ta gra nakazała, żeby wszystko było w porządku, żeby wszystko było na spokojnie. Przy okazji zobaczyłem ten billboard. Hey kids, your parents are going to die. Make sure they're prepared with a policy from Fee of America. Świetnie. Krótko mówiąc, dzieci, jest nabój do wojska. Twoje rodzice idą do wojska zginąć na froncie. Haha, świetnie. Mamy kolejnego kiciusia, którego możemy zebrać. Ten kot zaczął lewitować, jak widzicie. I po prostu się ściskać bez żadnej animacji. Okej. Okay. Myślę, że go nie zbiorę. Okej, panie i panowie, oczywiście żartowałem. I pierwsze co zrobimy, to pobawimy się troszeczkę naszymi broniami. Ponieważ tak, mamy tutaj nasz karabin. Nic pani nie widziała, wszystko już schowałem. Nic tu nie ma. Nie, spokojnie. Oczywiście żartowałem. I sobie w końcu coś, czego nie zrobiłem dawno. Mianowicie założę kota na tłumik. Let's go! Piękny kiciuś. Miau. Jak poleciał. Mam full wskaźnik poszukiwań, żeby mnie nikt nie znalazł. Okej, mamy dzisiaj do zrobienia dwie rzeczy. Oprócz zagłosowania w środę musimy zrobić jeszcze cmentarz zaliczyć i musimy zebrać choinkę. Mi się wydaje, że pójście na cmentarz dzisiaj uskutecznimy, ponieważ coś mi się wydaje, że w tym kościele może być co najmniej interesujące po tym, jak ja tam ostatnio byłem. Także lecimy. Co się może wydarzyć takiego dziwnego i strasznego? Nie wiem, wszystko się może wydarzyć. Mamy granat, mamy dużo już rzeczy właśnie takich, które byśmy mogli wykorzystać. I poszedł. Zajebiście. Wow, 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 ty we mnie strzelasz? Koleżanko, nie ma takiej możliwości. 5, lecimy. W tej części miasta chyba nas jeszcze nie było, z tego co mi się kojarzy. To bardzo straszne. Nie pod R? Nie pod T? Nie chciałem tego używać, wziąłem sobie G. Szybki zapis, tak. Przyznam sobie, że nie chciałem tego używać. O czym był kopiak pod E? Pod Q, przepraszam, okej, okay, wszystko wiem. Pod Q. Mamy kolejnego kita. Tamtu nam uciekł. A niekoniecznie, bo nie masz gdzie uciec. Nie. Nie masz gdzie uciec. No, nawet nie mogę powiedzieć, jak byłem tuż nad nim, okej. Okay. Spoko. Co my tutaj mamy? Boję się po tych naprawdę domach chodzić, bo właśnie nie wiem, co znajdę. Naprawdę. To w ogóle te łóżka wyglądają tak śmiesznie dziwnie. Okej, nikogo tam nie było, tak mi się wydaje. Wszyscy nawiedzeni są w tej grze. Mówię, boję się grać dodatek. Bo to może być co najmniej interesujące. Mamy jakieś kolejne. Nie ma żadnego podejrzanego w zasięgu wzroku. To jest kolejny kitek. Załatwimy ich, a co? Ze strzelbą do mnie? Na pewno. Na pewno. Jakie kucało w tej grze? Ops, ops. Psa słyszę. Albo to ja takie dźwięki wydaję. Ops. Co my tu mamy? Uwaga, zły pies. No tak, jest tutaj. Jest tutaj zły pies, ewidentnie. Shit. Przepraszam, pipku. Skończyłeś jak cupcake, niestety. Skończyłeś jak cupcake. Co mogę powiedzieć? Siema, stary. Jeszcze jakiś zły pies, kolejny. To nie był ten zły pies? Są coś takie wafrapsem. Co by tu... What the fuck, gdzie ja w ogóle wszedłem? Poczekajcie. Mieliśmy iść na cmentarz. Redneki! Tak typowo redneki, Jezu. Na górze jest ten pies? Tutaj jest ten pies! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pasojki piesku, ale to potrzebuję pozwiedzać. To jakieś dźwięki wydaje, nie wiem czy ja temu ufam. Absolutnie nie. Oooo! Can I? No, nie mogę nawet piwa zebrać, serio. Co ten gościu ma w muszli tutaj? Jezu, nie mam pytań. O Jezu, co się ma twojego psa. O, martwy pies jest straszny, nie powiem. Ale okej, okay, no robiliśmy trochę bujdy. Możemy teraz się uspokoić. To piwo mogę zebrać? Nie.
Lodówkę mogę otworzyć? Nie. To piwo mogę rozwalić? Też nie. Okej, okay, co tu w ogóle mamy? Our Thunder. Jakiś Black Man. Jakieś piesołko jest dla psa. W ogóle to jest nie jest takie... Nie wiem, okej, okay, nieważne, nie będę tego komentował. Idziemy stąd. I mamy już poszukiwa i możemy kontynuować naszą podróż. Ty, kotku, ja chciałem cię zebrać wcześniej, więc biorę cię teraz. What the fuck, szedłem powoli. A tu co mamy? Nie, nie mamy nic. Zajrzyj do Midworld, magazyn paczek. Co tu mamy? Welcome to Chicken Queen Estates, a higher standard of living. Okej, okay, czyli to jest taka bardziej bogatsza dzielnica? Is that lowrider z GTA San Andreas? Proszę. What the fuck? Jaj, proszę, proszę ją zabić? Pewnie jak ich okradę, to mnie zaczną gonić tutaj, coś mi się tak wydaje. Nie, gdzie ja wtedy, czy to jest copyrightowana muzyka, czy nie? No ale zaszedłem tutaj. Ewidentnie. O Boże, pokufa mi postala, strasznie. Też nie nagrywałem kawałek, bo miałem problemy ze zdrowiem niestety. Siedziałem bardzo długo w domu chory. I mam dalej chypę. Najlepsze jest to, w sumie najgorsze też jest to, że ta chypa pojawia mi się jak się męczę. Mianowicie, nie wiem, podbiegnę gdzieś, to mam chypę. Coś, nie wiem, jakiś wysiłek fizyczny mam, to mam chrypę. Zaczynam kaszleć. Jestem ciekaw, od czego to może zależeć. Mam nadzieję, że to jest astma. Plus nie wiem, od czego ta astma miałaby mi się tak szczerze wyrobić. Ja nie zrobiłem nic, proszę mnie zostawić, tu ktoś nie żyje. Tu możemy sobie broń zebrać, widzę, darmową. Czy to ma się jakoś różnią? Ten trochę się różni, mogę w sumie tym pozwiedzać. Tu spore rzeczy, ale boję się, że jak coś wezmę, to umrę. Mamy pączka i możemy teraz na niego klikać cały czas, tak jak mówiliście mi to ostatnio. Przestała muzyka grać. Tego bogosa nie wezmę niestety. Mamy apteczki, jak miło. Miałem użyć. O, dezodorant. Nareszcie dezodorant. Okej. Dezodorant jest bardzo fajny, actually. Fajnie, że go mamy, bo to jest coś, co przez tą grę, przez postala, ja spróbowałem właśnie ten. Spróbowałem ten trik z dezodorantem i zapalniczką i zadziałał, który pomyślał. No, a wiecie, co zrobimy? F5 i kradniemy im po kolei wszystko, skończyłem dyskutować. Mogę w ogóle? Nikt się nie kap. Okej. Nikt nawet nie zareagował. Okej. Koniec muzyki. Dobra, wiecie co? Pączek. E się wyrzuca, nie? Jak pamiętam dobrze. Jeszcze na niego cały czas klikać? Ale jak? Czym? Nie, się wyrzuca. NTM się wyrzuca. Tak? Nie, NTM się używa. To czym się wyrzucało? Shit. Czym się wyrzucało? Jeszcze nie pamiętam. Nie. Bronie. Wyrzuć broń. Z. Okej, okay, Z się wyrzuca. Dziwne. A łazacu! Muszę dorwać więcej tego dobrego statku. Co za gduj? Za co mnie ten pałką zaczął bić? Kretyn. Okej, okay, dziwne dźwięki. Czym się wyrzuca rzeczy? Błagam, bo... Ekwipunek. Wyrzuć X. Okej, okay, X-em się wyrzuca. Dobra, ale jak nie mam na niego klikać cały czas? The fuck? Kiki-ciki-ciki-ci. Jakaś nawiedzona jesteś. Okej, okay, musicie mi napisać dokładnie, jak to zrobić, ponieważ ja wyrzucam tego pączka. I jak mam na niego cały czas klikać? Mogę na niego nasikać, ewidentnie. Ale nie mam pojęcia, jak mam, co mam dalej zrobić. Czy mam klikać jakoś na tego pączka? Nie wiem, o co chodzi. Never mind, będziemy kontynuować. O mój Boże. Idziemy na cmentarz, ponieważ bardzo chcę zobaczyć, co się stanie po tej naszej rozróbie ostatnio na cmentarzu. Bardzo, bardzo mnie to actually ciekawi. Coś innego wybierzemy niż pączka może. Faja zrywa nie jest taka zła wcale. Może zejść jakiegoś pieska? Kto wie, zobaczymy. Mamy samochód jakiś. Okej, bogata dzielnica, ale wcale nie mniej pojebana niż nasza. Będąc szczerym.
Okej, no i teraz tu w prawo musimy iść. Tak. Na to wychodzi, no dobra. No i gdzie my trafiliśmy? Trafiliśmy dobrze, musimy przez LWS przejść i będziemy na miejscu. Pójdziemy chyba tu dokładnie tą samą trasą, co poszliśmy wcześniej, I guess? Konwersacja na poziomie po raz kolejny. Tak samo jak ostatnio zresztą. Gdzie oni w ogóle gadali? Gdzieś u góry? A wy chyba gadaliście. Okej, my tu chyba w górę na górze nie było. A nie, to jest Paradise Mall. Okej, nie. Tędy nie idziemy. Gdzie? O, już mi zaczynają strzelać, świetnie. Nie zrobiłem nawet nic. Pomóżcie mi, koledzy. Mam tasak, jestem ciekaw tasaka. Będziesz mnie strzelać? Mam nadzieję, że nie, bo ja jestem z wami. Wy mnie stworzyliście, w sensie to studio stworzyło tą grę. O, cześć kolego. Mógłbyś się przesunąć, bo potrzebuję przejść. I regret nothing. No regrets się nazywa teraz czwórka, tak? O mój Boże. Granat na stole, okej, w biurze u was, spoko, nie ma problemu. Muszę się kurwa przesunąć? Potrzebuję przejść. Dziękuję. Idioto. A co u Vince'a? What? Testing match. Okej, testing. Car gets fired. Na Bin Laden. Details. Okej, testing. Shipped by. Okej, czyli po prostu to, jak przebiegło proces tworzenia Postala 2, tak? No, mniej więcej 90% było już tutaj w połowie tego timeline'u. Interesujące, o proszę bardzo. Prawdziwe jakieś certyfikaty, jakieś ten... Anger management? What? Mamy exit. Nie tędy. Radar, jak miło. Gdzie by tutaj exit? A właśnie, co u tego gościa? U Mike'a J'a? Halo? Dobra, okej, tu nie wchodzimy. Bo... No. Mamy dupę na ścianę. A może wyjdziemy jakoś tędy? Już nie pamiętam, jak tędy się tutaj szło. Dobra, to jest exit. Miło. I teraz zostajemy się tutaj jakoś? Tak, musimy się trochę cofnąć, okej. Tutaj i w lewo. O nie, Talib. Będzie mnie strzelał? Mam nadzieję, że nie. Tu jest w ogóle kolega, czekawice. Shit. X-em, okej. Masz tu E! Dobra, okej. Pop się! Ewidentnie. Ja weźmy pizzę, żeby się uleczyć w razie W. No to mamy dwie apteczki, abyśmy chcieli, no ale nie potrzebujemy, mamy full życia. Panie i panowie, mamy Mołotowa, abyśmy chcieli, zajebiście. Od tych pojebów talibów. Nie będziesz strzelał? Okej. Dobra, czyli musimy przejść tak, to ostatnio tu zrobiliśmy niezłą rozrubę ostatnio. Ale tak jak mówię, dzisiaj na spokojnie, powoli. Troszkę rozrubę tu, troszkę rozrubę tam. Tak, żeby dojść do naszego celu mimo wszystko. Żeby mimo wszystko nasz cel osiągnąć, żebyśmy byli szczęśliwi. A przynajmniej szczęśliwsi. Tak się zastanawiam, co może pójść źle, gdy pójdziemy obsikać naszego tatę na cmentarz. No to koleżanko... No to droga zrobiła się niezbyt tutaj dostępna dla nas. Czy pani policja może ich zastrzelić, jak strzelają do mnie? Nie, bo po co? W ogóle mogę wejść? Tutaj koleżanka widzę. Ała, po treningu policyjnym. Tylko dla obsługi, okej, no jak tutaj gdziekolwiek wejdę. Okej, dobra, sorry. Tu gdziekolwiek wejdę, to mnie rozwalą do odmiany. Ale to coś jakiś tylko ten tutaj gdzieś jest? O, pieniądze mamy, proszę bardzo. Nikt mi za te pieniądze nie strzela, bardzo się cieszę z tego powodu. To wszystko zamknięte. Te zdjęcia w ogóle, ta grafika jest tak śmieszna. Dobra, okej, ale my idziemy. Au, za co, kto i czemu? Fuck me. Okej, musimy iść, tam gdzie jest oczywiście kościół. Bo sobie tak, sobie dziwnie, że nas wysyłają w to samo miejsce, nie? O to chodziło. Okej, koło Balsaksu idziemy. I powinniśmy być już... Tu jest oczywiście kościół, jak pamiętamy. Nie? Ja w ogóle właśnie muszę być przygotowany tutaj, bo tutaj jestem ewidentnie niemile widziany. Zatem... tak, kot i tłumik to jest złe połączenie. Tylko na strzelbie. Czy jak założę kota na strzelbę i ją schowam i pojawia... Okej, chyba mam dalej. W ogóle Jezus Maria. Dwie lufy w tej strzelbie i dwie dziury kot po wypełnione pomocy.
Jebut! Pięknie. W ogóle ja mówię takie pojebane rzeczy teraz. Potrzebuję tego więcej. Miau. Nie, spoko kocie, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Tu się jakoś na cmentarz szło, czy... Bo tutaj są te rzeczy, ale jestem zaatakowany. Santi Magistri. Tak, idziesz jeszcze znowu. Bo ci zabrałem rzeczy. Za któryś moment ten kot wystrzeli, to będzie przepiękne. Ale tak, obejrzeliśmy kościół ostatnio i musimy chyba do tego kościoła jeszcze raz wejść, żeby się na cmentarz dostać. Także to będzie co najmniej interesująca podróż. Fajki nie ma. Kurwa, zaś te... Ileć kocie! O, są same taliby, czyli przejęły te kościół jednak. Spadaj! Pojebie! A poleciał! Dobra, tutaj jest ciężej niż ostatnio! What the hell? What the hell? Za co? No. Jeszcze laj. Idź do kościoła, kościół cię ochroni, masz rację. Tam jest więcej pojebów niż na zewnątrz. Gdzie moja kamera? Kamera? Po co ci kamera? Co tu się stało? To jest upadły anioł. Dosłownie upadły anioł. Chwila, czy ja mogę go wykorzystać, żeby tam wejść? Ej. Tu i tak może... Okej, boję się tych dźwięków. Pistolet maszynowy. Czy to jest jakaś nowa broń? Czy... Boże. Tak, to jest nowa broń. Uuu, damn. Okej, ale ja chcę wykorzystać... To cudo. Tu jest cmentarz, okej, czyli tędy musimy iść. Dobrze, w porządku. Co takie dziwne dźwięki w tej grze? I'm scared shitless. Panie talibie! Burn, baby, burn! Dobra, ogólnie mówiliście też, żebym poużywał trochę więcej tych broni, których mamy. I jak najbardziej. Pięknie. Nie, już tylko jak prawym... Okej, dobra. To nie ma sensu, bo na zapewne zastrzelam. Mamy snajperkę. Sprawdźcie, czy ta snajperka działa. No, niezbyt efektywnie, powiem szczerze. Headshot. Okej, musimy się trochę uleczyć, bo trochę sobie za bardzo pozwoliłem. Zobaczmy, jak to działa. Okej, mogę zmienić cyb na pół i auto, fajnie. Uleczmy się przede wszystkim, bo zaczynam sobie za bardzo tutaj folgować. Okej, F5 i idziemy na cmentarz. Mordowana. Ojejku! Ojejku, ty tak potrafisz? Co ci jest? Jejku! Ojejku, te psy są zbyt słodkie. Masz. Ej, let's go. Dobra, ale uważaj, bo będę sikał. Tutaj? Nie, apparently nie. Musimy iść w inne miejsce w takim razie. Ale postać storyline. Okej, to było śmieszne akurat. Tu jest staple gun, oczywiście. Pojebane tutaj dźwięki, okej. Tu mamy grób, na który musimy nasikać. Let's go. Udało się. Co się teraz wydarzy? Dalej! Co się teraz wydarzy? Ależ mi się piznął w bańkę. Matko Boska, i co teraz? Ale coś czuję, że pójdzie cenzura hardkorowa. What the f... O nie, to jest ta sekcja, czy ja co mogę na YouTube'a wrzucić? Guys? What the fuck? Can I get out? O Jezu, wieku! Teraz on ma łopatę! Co to jest na ziemi? Gdzie ja jestem?
Ja wiem, jaki mam strój na sobie, bo poznaję te kolce. Kurwa, w dupę, co wyście w ogóle mi zrobili? Spierdalaj! Pierwszy dzień końca naszego życia. Zamknij kurwa mi. Okej, jeżeli się jeszcze nie kapiście, to jest BDSM teraz, dungeon tak zwany. Jeżeli nie wiecie, co to jest BDSM, nie będę wam tłumaczył. Od tego jest internet, a nie jakiś randomowy gości na YouTubie. Okej. Może być najmniej interesujące. Gdzie są wszystkie moje pieniądze, które mi zabraliście? Miałem wciór pieniędzy. Są jakieś maszyny do tortur, czy jakiś zabaw. Jezu. Matko boska, jestem pokrakiem. No świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Stój gimpa. Nie no, w tym momencie do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. O Jezu, trzeba się wyjść całą tą drogę teraz. O matko, okej. Ja mam miniaturę. O, jak? Ja nie mam czym strzelać, typie! To jest tyle apteczek. O kurwa, macie ile ich jest tutaj. Ile można ci pić? Dobra, okej, okay. No to panowie, bawimy się. Chodźcie, 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 nawalamy się. Lubicie ból? Lubicie BDSM? Chodźmy, bawimy się. Pięknie. No co chodziło? Okej, okay, gdzie jest ten gun? Gdzie jest ten gun? Tutaj na lampie, czego mogę wziąć w ogóle teraz? Mogę, okej, okay, chwała Bogu. Dobra, jesteśmy teraz... No, po krakiem, jak to uznał nasz tutaj kolega. Nożyczki, mamy trochę katnipu, okej, okay, spoko. Nie tak najgorzej, mamy, no, ten katnip czy nam się przyda. No, chciałem użyć katnipu, ale kompletnie nie wiedziałem, że to się teraz stanie. Tutaj, musimy teraz po pranie jeszcze iść, holy shit, musimy się w ogóle przede wszystkim stąd wydostać. W ogóle, gdzie my jesteśmy na mapie? Gdzieś, a tutaj gdzieś jesteśmy, okej, okay, to po to pewnie możemy akurat iść. Myślałem, że jesteśmy tam, gdzie byliśmy przed chwilą, bo ja się tutaj wchodzić absolutnie gdziekolwiek. Ale widzę, że muszę wchodzić tutaj. Mam nadzieję, że ja mój gear odzyskam, tak by the way, bo to, co miałem, to były rzeczy fajne. I chyba dlatego mówiliście, że używał tych rzeczy faktycznie, ile wlezie, bo coś czuję, że wy wiedzieliście, co się stanie. Dlatego mnie ostrzegaliście. Dzień dobry. Kolego, ja mam tutaj pukawkę, a ty nie. W ogóle ja tej pukawki mam, strasznie dużo zebrałem. Trzeba kogoś tam wrzucić? Proszę, trzeba kogoś tam wrzucić? Błagam. Ja nie mam chyba izoleczenia, tak by the way. Boże, wej... Shit! Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. No i nie wiem, czy trzeba kogoś tam... A, poczekajcie, może się dowiem. O, dwoje gościa w pół rozwaliło. To nie jest moja sprawka już. No okej, okay, mogę, ale nic się nie dzieje takiego zbytnio. A co? Musimy tędy przejść. Karamba. To w ogóle cenne jakkolwiek? Pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. O rany, o rany, o rany. O, nie chcę zostać zmielonym. Nie, i zostałem zmielony. O, nie wiem, czy ja mam tutaj jakoś szybko przejść, czy... O, świetny zapis w ogóle mam. Mam świetny zapis. Doesn't make any sense. At all. Okej, okay, no to odpada, no wtedy nie przejdę. Nie mam jak, chyba że... A co jeżeli bym tutaj użył katnipu? Sprawdźmy. To mi się wydaje, że o to chodziło, użyłem to w chujowym momencie strasznie. Bez powodu dostałem katnip. Wcześniej. Oj, coś czuję, że w chujowym momencie tego użyłem. Nie, no nie dostarczy. Podnoś się. There we go. Mamy to, okej. Okay. Oj! Oczywiście musiałem spaść.
Szybkie wczytanie. Nie, dobra, jestem tu. Okej. Mamy to. Fuck me. Co to była za sekcja jakaś pojebana? Oj, catnip fajnie działa. No, pamiętałem, jak działa catnip. Bardzo fajnie. Jak widzicie zresztą. Mam broń. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Jestem miłym człowiekiem, chyba że się mnie zdenerwuje, to wtedy nie jestem. Tak, wiem, fajka zdrowia. Nie potrzebuję fajki zdrowia, potrzebuję po prostu normalne jedzonko. O, tego typu. Pyk. Potrzebuję tego więcej. Potrzebuję tego więcej. Coś już z tyłu jest? Nie, okej, musimy iść na górę, okej. Musimy się wydostać stąd, w końcu. Dobra, naja, panowie. Wow, okej. Chyba jest wyjście już. Skoro was tyle jest. Się za beczkami cwaniak schował. Już mi lepiej, muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Proszę bardzo, mamy kolejne rzeczy. Surf. Jezu, jaka szpetna morda. Przerażająco swoją drogą. Łoj. Olega ma strzelbę. Jakim prawem w ogóle? No, tych pojemów jeszcze słyszę. Okej, to wybuchło. Tylko jeszcze chciałem, żeby wybuchło. Panowie. Matko Boska. Ja już nie pamiętam tych sekcji, nie pamiętam, czy to gdzie zrobiłem środy. Ja nie skończyłem wtorku. Wow. Tym bardziej. Au. A ty mnie jeszcze strzelasz, nie zauważyłem cię. Muszę się uleczyć, mam w ogóle czym się leczyć? Mam jednego pączka i dwie fajki. Świetnie, wszystko mi zostało zabrane. W ogóle jestem absolutnie niepocieszony tą sytuacją. Spoko, i to jeszcze na miniaturę może iść, bo to jest, wygląda fajnie. Połączę się jedno w drugie. Leć! Ururu. Okej, bardzo bym chciał wyjść. I się przebrać. Strasznie dużo tutaj przeciwników jest. Zaczyna mi brakować mojej strzelby. Gościu się zespił, okej. Matko Boża. To się lupuje? O, ten szajs jednak działa. Lupuje się, tak, okej. Tylko dostaliśmy tutaj naszego karabinu. Zawsze plus. O, idą kolejne pojeby. Uciekli, okej. Tędy przeskoczyłem? Nie, okej. Tak myślałem. Muszę iść dołem, nie mam wyjścia. Tu, gdzie te pojeby? No parking, a jest może exit? Popuściłeś. Popuścił farby. Tędy musimy iść, okej. Ja sobie zapiszę, bo nie chcę tutaj umrzeć, bo to jest długa sekcja, ciężka. Wczytywanie. O, chwała Bogu. O, rany. Wsiury. Okolice kliniki. Okolice kliniki. Ale że to się tylko to wszystko da. Tyle jakieś restauracji dzieje. Trzecią fajkę mamy. Ja pierdolę, gdzie my jesteśmy? Tutaj, okej. Nie, to pewnie jest daleko, mimo wszystko, okej. Zrobiliśmy całkiem sporo, jesteśmy wsiurem aktualnie. Sorry, no nie mam jak się aktualnie przebrać, proszę mnie zostawić w spokoju. Przeprawa będzie ciężka. Haha, bardzo śmieszne. Sorry, to nie moja wina, wiesz? Tu dwie fajki schowane, what the fuck, 5 fajek mamy. Bardzo dobrze. Coś tu w ogóle z tyłu jest? Młotek. W ogóle wszystko musimy teraz zbierać od nowa. Co tu się dzieje? Fashion. Aha. Jakiś sklep. Czy mogę coś kupić? Tutaj tak serio? Ja mogę się... Cześć. Tu się kupuje kamizelkę. Okej, dobrze. No to co, panie i panowie? Będziemy na dzisiaj ten odcinek kończyć. Ponieważ to jesteśmy w bardzo nieciekawej sytuacji.
Gra mi skraszowała, świetnie. Mam nadzieję, że nagranie mi je skraszowało. No to skoro gra mi skraszowała, to tym bardziej będziemy kończyć. Ja sobie wejdę tylko i problem w tym miejscu, w którym zakończyłem przed chwilą odcinek. No i cóż, trzymajcie się, na cześć i zapraszam was na kolejne odcinki z Postala 2. Trzymajcie się, pa, pa, pa.